Ada. A ještě řekla, dej pambu dobrý tro. Mám dnes službu. Mám dziś służbę i późno wrócę. Ogarnijcie tu trochę. Wasz poprzednik był niechlujem i wysłałem go na front. I nikogo nie wpuszczajcie. Jesteście ordynansem porucznika? Tak jest. Każecie mi tu stać, ale nie słyszeliście dzwonka? Kłamiecie. Dobrze wiecie, że dzwoniłem. Wnieście kufry. Bez pozwolenia nie mogę. Róbcie, co mówię i wnieście kufry. Mam znaleźć porucznikowi Pinchera, a o kufrach nic nie wiem. Więc nie wniesiecie? Jak mówiłem, bez rozkazu, nie znam nawet brata. Teraz zamykam, a nie zostawię tu obcego. Proszę wyjść. Zwariowaliście? Przyjechałam z wizytą. Znamy to. Do cukiernika Bielczyckiego z naszej ulicy też ktoś przyszedł z wizytą. Wziął, co chciał i uciekł. A utek. Naposledy vás vizita. Macie wnieść kufry. Abyste odnesli ty kufry! Dovolte. Pani wybaczy, ale pilnuję mieszkania i odpowiadam za każdy drobiazg. Ja jsem za każdą maličkost odpowiednej. Je mi opravdu líto, že Přikro mi, ale v vojsku pořádek musí být. Na vojně musí být pořádek. Doneste to panu nadporučníkovi. Zaněste to poručníkovi. Tady máte 5 korun za fatigu. Já zde počkám. Počekám. Z toho nekouká. Nic z tego. Nechte si 5 korun. Proszę zatrzymać pieniądze, jeśli pani chce iść ze mną do koszar. Tam pani poczeka na odpowiedź. Tam si počkáte na odpověď. Zavíráme. Zamykam. Co tam? Melduję posłusznie, że list. Pani pisze, żeście bydle. Coście jej zrobili? Melduję posłusznie, że nic. Przyjechała z kuframi jak do siebie. Co? Nie wpuściłem.
Do tapicera przy ulicy Świętego Wojciecha też wprowadziła się panienka. Nie mógł się jej pozbyć i musiał i ją, i siebie otruć czarnym. Gdzie jest ta pani? Czeka przy bramie. Mam rozkaz traktować panią uprzejmie i spełniać pani życzenia. Dostałem na to 100 koron. Wezwijcie fiakra. I co powiecie, Szwejku? Jakby to ujął w raporcie szef sztabu, po zaplanowanym odwrocie zajęliśmy z góry upatrzone pozycje. Szwejku, gdzie jesteście? Melduję posłusznie, że tutaj. To chodźcie. Tam? Oczywiście. Umyjecie mi plecy. Nie zaczeka pani na pana porucznika? Aż przyjdzie pan oberleutnant? Nie. Chcę, żebyście wy to zrobili. Thank you.
Wszystko w porządku? Znajduję posłusznie, że spełniłem każde życzenie szanownej pani. Dziękuję. A dużo ich było? Ze 6. Teraz śpi jak zabita. Odgadywałem i rzetelnie spełniałem jej życzenia. Cieszę się, że mogę na was polegać. Melduję posłusznie, że jestem. Wezwałem was tutaj, żeby się was poradzić. Co tam w domu? Co ona robi? Stłukła butlę wody kolońskiej i w domu śmierdzi jak ugodzi brody. Co robić? Ostrzegałem. Znam jednego... Trzeba się jej pozbyć. Najwyższy czas. Bo nas wykończy. Ale jak? Najlepiej odesłać ją do domu. We Wszenorach zdarzyła się taka sprawa. Wyślijmy do męża depeszę jako życzliwy. Napiszmy, żona jest tu i tu. Nie ma w tym pańskiej winy. W końcu pan jej nie zapraszał. Skądże? A ten mąż to kupiec, więc inteligentny i choćby dali sobie po gębie... Na pocztę. Gdzie ona jest? Kati! Kati! Mój mąż? Mój mąż? Porucznik Lukasz. Jakiś życzliwy przysłał mi adres. To czysta złośliwość. Zapali pan? Dziękuję. Przepraszam. Proszę spocząć po podróży. Dziękuję. Bardzo miło mi pana gościć. Stacjonuję w koszarach i zaoferowałem pani mieszkanie po starej znajomości. Moja Kati ma zabawne pomysły. Postanowiła ukoić nerwy i po powrocie z podróży zastałem dom pusty. A pan niedługo pewnie ruszy na front. Jak tylko wyszkolę ochotników, potrzebni nam oficerowie, a poborowi wolą być prostymi piechurami. Jakby wojna ich nie interesowała. Mnie bardzo ciekawią wieści z frontu. Handel chmielem upada. Oby to się szybko skończyło. We wschodnich Beskidach i Karpatach sytuacja jest niezła. Jedno uderzenie i zatrzymamy się dopiero w Moskwie. Gospoda Moskwa. Przepraszam, którędy mam iść na Rziszkow? Rziszkow trzeba zawrócić. Zawrócić, a potem przez most, aż do Prochowej Baszty. A tam znów pan spyta. Dobrze. Panienka też chyba nie sprawi.
Nie, z Wodnian. Zwodnian. Zwodnian? No tak to jsme nedaleko. To jsme právě sousedi, bo já z Protivína. Je, tak to znáte v Protivíně. To zná pan pevně řežníka Pejchara z rynku. Jak pak by ho neznal, to je bratranec. Nemožný. Pan może Jareš? No, a kterýho Jareše toho z Ražic? A z ktorý? Tych z Ražic? Z Ražic. A ještě rozváží pivo. Ojciec wciąż wozi piwo? Wozi. Ma już po 60. Na wiosnę stuknęło mu 68. Lux? W Belgii spłonęły dwa browary, do których dostarczałem chmiel i jeden we Lwowie. Jak tak dalej pójdzie, interes padnie. Kati, pośpiesz się. Jakby mało było nerwów, to jeszcze kłopoty w domu. To nie pierwszy raz. W zeszłym roku uciekła aż do Zagrzebia. Sprzedałem tam wtedy 60 ton chmielu. Prodal jsem tam při té příležitosti v městském pivovaře 600 žoků chmer. Tak co bude s mými kufry? Kto vezme bagaže? Už skarbě. Na dole čeká automobil. Pane nadporučíku? Poručníku? Prostě se mě nezastal. Dlaczego pozvala mě pan tak porvat? Tak... Pora se žegnat. Budeme se poroučet. Prosím. Do vidzenia. Do widzenia. Gdyby pan został ranny, zapraszam na rekonwalescencję. No chodź. Melduję posłusznie, że mam dla pana pinchera. Musi się oswoić z domem. Jak pak se jmenuje? Jak się wabi? Max. Max. Zajtra dostanu rodovod. Jutro przyniosę rodowód. Dejte ho zatím do kuchyni. Zamknijcie go na razie w kuchni. Co nemrač se, pitomče? Nie patrz tak. Gdy się zastanowić, to każdego żołnierza ukradli od rodziny. Stać. Podwładni mają salutować przełożonym. To się nie zmieniło. Od kiedy porucznicy paradują z kradzionymi psami? Ten pies. To mój Lux. Nie czytaliście o kradzieży pinchera pułkownika Krausa von Sillerguta? Nie. Co? Nie czytacie ogłoszeń przełożonego? Pięknie. Co dnia na froncie giną setki żołnierzy, a wy nie czytacie ogłoszeń. To ma być dyscyplina? Mogłem ogłaszać 100, 200, 300 lat. Zapewniam pana, to się nie powtórzy. Wyślę was do Marsz Batalionu, do Budziejowic. Odmaszerować. Ciężkie walki w okolicach Mezilaborku. A więc to tak. To tu. Szwejku! Szwejku! Ukradliście psa. Nie ukradłem. Ale wiedzieliście, że był kradziony. Wiedziałem. Wiedziałem.
Widać, żebyś miał chuć was. Oddałbym was pod sąd polowy. Ale i tak by was zwolnili, bo jesteście notorycznym idiotą. Po co mi daliście to bydle? Dla uciechy. Jezus Maria. Wiecie, co to marsz batalion? Marsz baciak. Marsz kompania to marsz kuma. Tak to skracamy. No to pójdziemy z tym marsz baciarem na front. Cieszycie się? Panie poruczniku, będzie wspaniale, gdy obaj polegniemy za najjaśniejszego pana i jego rodzinę. Za cisarze pana a jego rodzinę. Koniec części pierwszej.